Ile godzin spędził patrząc na ten widok w kapryśne niebo nad Fromborkiem? Ile godzin wędrował po tej plaży, zanim zdecydował się ogłosić światu teorię, która miała wstrząsnąć ludźmi, kościołem, nauką, polityką, mentalnością? Ile godzin spędził tutaj, zanim wstrzymał słońce? O obrotach ciał niebieskich, wielkie dzieło Kopernika, teoria heliocentryczna polskiego astronoma, o której uczymy się w szkołach, powstawała tu, we Fromborku, na wzgórzu katedralnym, gdzie Mikołaj pracował w kapitule i mieszkał od 1510 roku. Ale zanim stworzył coś, co zapewni mu na zawsze miejsce w historii, był zwykłym dzieckiem, jak każdy z was. Mikołaj Kopernik przyszedł na świat w Toruniu 19 lutego 1473 roku w domu kupca jako jedno z czworga dzieci. Gdy miał 10 lat, umiera jego ojciec, a opiekę nad rodziną zaczyna sprawować wuj Łukasz Wassenrode, późniejszy biskup warmiński, który odegra ważną rolę w życiu Mikołaja. To dzięki niemu chłopak po ukończeniu szkoły dostaje się na studia na Uniwersytet Krakowski, a następnie studiuje medycynę i prawo we Włoszech. W Krakowie Mikołaj Kopernik zainteresował się astronomią, bo wykłady z astronomii były tam wtedy na bardzo wysokim poziomie. Natomiast wuj Łukasz nie chciał, żeby on dalej po zdobyciu ogólnego wykształcenia studiował astronomię, matematykę, wysłał go na studia prawnicze. I w Bolonii Mikołaj Kopernik studiował prawo kanoniczne. Również dzięki wujowi Łukaszowi dostał się do kapituły warmińskiej, bo zostając biskupem warmińskim. Łukasz Wassenrode miał ambicje względem swoich siostrzeńców, Mikołaja i Andrzeja, że zostaną kanonikami, a może nawet pójdą wyżej. Dlatego zdecydował o całym pierwszym okresie życia Mikołaja Kopernika. Kiedy Mikołaj Kopernik wrócił tutaj po studiach, to też nie wrócił od razu do Fromborka, do tego, żeby tutaj pełnić urząd kanonika warmińskiego. Wrócił i mieszkał przez pierwsze lata w Lisbarku Warmińskim jako sekretarz i lekarz Łukasza Wassenrode. Dzięki wujowi trafia tu, do Fromborka, na ponad 30 lat. Zajmuje się wieloma rzeczami, często dalekimi od nauki. Tak naprawdę urząd kanonika to ciągłe obowiązki. We Fromborku kapituła to takie szczególne ciało. Ono było powołane po to, żeby kult Boży w katedrze był odprawiany jak najczęściej, ale przez to, że miała swoje dobra, miała też duże uprawnienia. Miała swój statut. Miała osobowość prawną, miała swojego kanclerza, czyli odpowiedzialnego za pisma kapitulne, odpowiadała za wzgórze katedralne i do każdej z tych funkcji był odpowiedni urząd. I Mikołaj Kopernik, tak jak wszyscy pozostali kanonicy, pełnił każdego roku jakiś urząd. Najdłużej pełnił urząd administratora dóbr kapituły. Na pozostałych urzędach kanonicy się zmieniali mniej więcej co roku. I był tutaj wizytatorem, był posłem kapituły, jak już mówiłam, kanclerzem. Odpowiedzialny był przez jakiś czas za kasę budowlaną katedry, za wykonanie testamentów kanoników. Właściwie cały czas pełnił jakąś funkcję w kapitule. Jego życie tutaj we Fromborku toczyło się według statutów kapituły, według obowiązków kanonika. I dużo czasu zajmowało. To było życie wypełnione obowiązkami, nie tylko takimi z tytułu urzędu, bo czasami trzeba było zrobić coś, co akurat było konieczne. Jak kapituła toczyła spór graniczny z Elblągiem, to trzeba było wykonać mapę na potrzeby tego sporu granicznego. Jak była sytuacja, że tereny Fromborka i Braniewa były atakowane przez epidemię w 1519 roku, to biskup wzywał Mikołaja do tego, żeby on się tym zajął, bo był również lekarzem. Także cały czas miał zajęcia. Nie było dużo wolnego czasu. Mimo wielu obowiązków znajdował czas na swoje pasje, czytanie, naukę i obserwację nieba.
Wieża na wzgórzu katedralnym była jego własnością do śmierci. Tu żył bardzo skromnie, tu pracował. Trudno do końca powiedzieć, jak wyglądał księgozbiór Kopernika. Zachowane książki, te, o których wiemy, że należały do Kopernika, znajdują się w Szwecji, znajdują się w Olsztynie. I jest to księgozbiór złożony z ksiąg astronomicznych, medycznych, ale również prawniczych, bo ostatnie badania wykazały, że w książkach prawniczych, właśnie kodeksach prawnych w Bibliotece Hozjanu znajdują się na marginesach notatki Mikołaja Kopernika. To są takie najnowsze odkrycia, znaczy z ostatnich kilku lat. Czy on niewątpliwie miał kilkadziesiąt książek właśnie o takiej tematyce. Książka była mimo wszystko dosyć droga, chociaż już w XVI wieku dosyć popularna. Jak się jechało, to się wiozło książkę w prezencie dla Mikołaja Kopernika, bo Joachim Retyk, jak tu przyjeżdżał, to też przywiózł mu najnowsze publikacje. Pierwsze publikacje naukowe autorstwa Kopernika pojawiają się jeszcze przed jego zamieszkaniem we Frumborku. Zarys swojej teorii heliocentrycznej zamieszcza w komentarzyku. Rozpowszechnia go po świecie w odpisach. Mocno zaangażował się też w pracę nad reformą kalendarza juliańskiego. Najwięcej czasu poświęcił jednak na stworzenie dzieła swojego życia. Wiemy na pewno, że sama teoria została ogłoszona wcześniej. Bo tak można uznać komentarzyk. W ten sposób można myśleć o komentarzyku, o tym piśmie, w którym wszystkie założenia teorii heliocentrycznej zostały napisane i zostały wysłane do bliskich, do uczonych, których znał Mikołaj Kopernik. Mikołaj Kopernik miał wtedy czas na to, żeby to przelać na papier, a później starał się tę teorię udowodnić. Wiemy, że jeżeli tylko mógł, to wykonywał obserwacje po to, żeby dokonywać obliczeń, żeby udowodnić, że miał rację. Bo musimy wiedzieć jedno, że to, co robił Mikołaj Kopernik, ta astronomia tamtego czasu, to pomiar kątów i matematyka. Mówi się o Koperniku matematyku, ale żeby udowodnić swoją teorię, to on musiał mieć bardzo dobry warsztat matematyczny. W ten sposób pracował przypuszczalnie dużo i w każdym wolnym czasie nad właśnie tą teorią. On musiał sam sobie wykonać instrumenty. Nie miał instrumentów. Wykonał je na wzór instrumentów starożytnych. Takimi samymi instrumentami posługiwał się Ptolemeusz. Jak różne były teorie, to wiemy. Natomiast można powiedzieć, choć znany jest głównie jako astronom, że astronomia to było jego hobby. I jak każdy hobbysta, wiemy, że dużo czasu poświęca temu, co naprawdę kocha. Dzisiaj możemy obejrzeć instrumenty, którymi posługiwał się Kopernik. Trudno wyobrazić sobie, że bez znanych nam najnowszej generacji komputerów, wspaniałych teleskopów, mógł zrozumieć wszechświat, przeciwstawić się obowiązującym teoriom. Takimi instrumentami posługiwał się Mikołaj Kopernik i był ostatnim astronomem, który posługiwał się takimi samymi instrumentami, jakimi posługiwali się astronomowie starożytni. Każdy następny miał już dużo dokładniejsze, wykonane z innego materiału. One stały na pawimentum, tak nazywał swój taras obserwacyjny, pawimentum z łaciny podłoga. I obserwował właśnie we Fromborku. Jedynym zachowanym instrumentem obserwacyjnym Kopernika, który można obejrzeć do dzisiaj, to jest tablica obserwacyjna na zamku w Olsztynie. No ale jej nie przeniesiemy z zamku w Olsztynie, więc u nas mamy rekonstrukcję instrumentów. Kwadrant, astrolabium i trikwetrum. Jak obserwować, kiedy się nie ma lunety? Mierzyć kąty i liczyć. Tak wyglądała astronomia Mikołaja Kopernika. I dzięki temu, że namówiono go do wydania dzieła, dzisiaj jest jedną z najbardziej znanych postaci nauki.
Historia wydania o obrotach sfer niebieskich jest zagmatwana. Dziś ciężko zrozumieć, dlaczego Kopernik swego dzieła nie wydał drukiem od razu, tylko dopiero w 1543 roku. Jednak 500 lat temu jego teoria podważała wszystko to, co człowiek wiedział o świecie. Na 200 lat książka trafiła na indeks ksiąg zakazanych. Mnie od razu wstrząsnęło. Na początku, jak zostało wydane, to było postrzegane jako dobre dzieło matematyczne i jeszcze nie było tak bardzo popularne. Było zdane w kręgu uczonych i w kręgu teologów. Mikołaj Kopernik długo się wahał z wydaniem dzieła, głównie ze względu na to, że wiedział, jakie są te pierwsze odzewy na komentarzyk. Był postrzegany jako sarmacki uczony, który burzy porządek świata. I ukończył pisanie dzieła jakieś 10 lat przed jego publikacją. Ono było, już musiała być teoria znana, bo Retyk specjalnie przyjechał do Fromburga, żeby namówić go do tego, aby wydał dzieło. Dzieło zostało wydane i Mikołaj Kopernik w tym samym roku umiera. I właściwie zostawia uczonych z problemem, bo pokazał, że można inaczej patrzeć na świat. Nie tak jak do tej pory, że można w ogóle odwrócić kolejność i można to udowodnić, uzasadnić i że to jest bardziej logiczne niż takie postrzeganie zmysłowe, na którym była oparta teoria geocentryczna. I uczeni muszą się nad tym pochylić. I tu mamy kolejnych uczonych, którzy najpierw są zachwyceni, bo takim uczonym na przykład był Tycho Brahe. Duński astronom, który był astronomem króla duńskiego, mieszkał na wyspie Wen, tam miał obserwatorium. Jako astronom królewski mógł sobie pozwolić na bardzo dobre instrumenty i on zachwycony był. Wysłał nawet do Fromburga swojego posła, który zabrał z Fromburga zachowane jeszcze trikwetrum Kopernika i zostały po nim informacje o tym, gdzie znajdowało się obserwatorium Mikołaja Kopernika. Ale Brahe, na początku zachwycony, nie potrafił pogodzić się z faktem, że Ziemia się porusza. Bo to był główny problem. Jak podejść do tego, że Ziemia nie jest nie tyle w centrum, co że ona się porusza, że my nie odczuwamy jej ruchu. I stworzył własny, taką trochę hybrydę, geoheliocentryczny system świata, w którym nieruchoma Ziemia spoczywa w środku, Słońce krąży dookoła Ziemi, a pozostałe planety dookoła Słońca. I to też dało się matematycznie udowodnić. Zachwytem nad Kopernikiem podzielił się z całym światem Galileusz. Ale to się wiąże też z tym, że on jako pierwszy spojrzał w niebo przez teleskop. Spojrzał, zobaczył Jowisza z księżycami, zobaczył, że księżyce się przemieszczają, napisał dialog o dwóch systemach świata i się bardzo głośno opowiedział za teorią heliocentryczną. I ona przestała być taka nieznana szerokiemu ogółowi. Zaczęła działać. I wtedy właśnie przestraszono się jej. Bo pierwsze obserwacje i dzieła Galileusza to są lata 1609, kiedy on robi pierwsze obserwacje, kilka lat później publikuje po raz pierwszy dialog o dwóch systemach świata, a w 1616 roku dzieło Mikołaja Kopernika trafia na indeks ksiąg zakazanych. Jak tutaj podejść? Nie można przejść obojętnie wobec tego. Więc nie był to edykt taki zupełnie zakazujący. W tym edykcie było napisane, że dzieło jest dobre do obliczeń matematycznych. Natomiast należy z niego wykreślić wszystkie fragmenty, które mówią o ruchu Ziemi, bo to było najbardziej rewolucyjne. No i rzeczywiście zachowały się takie egzemplarze dzieła Kopernika, to znaczy wydania dzieła Kopernika, które są ocenzurowane. Ocenzurowane czarnym atramentem, wykreślone te fragmenty, które mówią o ruchu Ziemi. Rozwój nauki bywa bolesny. Kopernik nie doczekał się docenienia swych myśli za życia. Obecnie zaliczany jest do grona najwybitniejszych astronomów świata.
Patronuje planetoidzie i dwóm kraterom na Księżycu i Marsie, wielu szkołom. Stawiane są mu pomniki. 2 kilometry za Fromborkiem w miejscowości Ronin stworzono park astronomiczny. Tu można obejrzeć zrekonstruowane przyrządy kopernikańskie, nowoczesny sprzęt astronomiczny. Tu można popatrzeć w niebo, to kapryśne, w które patrzył wielki astronom.